Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie testuję nowy mikrofon kierunkowy z Rode, więc piszcie w komentarzach, czy dźwięk jest lepszy, czy taki sam, a może nawet gorszy. Zobaczymy. Co u mnie? Jest paczuszka, ale nie dla mnie. Rozwiązanie konkursu z firmy Dimar był do wygrania Tool Cleaner. Już wam pokazuję, jak on wygląda. Jest to coś takiego. Kto nie widział, jak to działa, zapraszam do filmu kilka pozycji niżej. I paczuszka leci do Szyszka Project. Także gratulacje. Dorzuciłem tam kilka fajnych gratisów. Mam nadzieję, że się przyda i spodoba. A co u mnie? Tak jak widzicie, wspominałem wcześniej o meblach kuchennych. I właśnie one tutaj powstają. Jest już całkiem spory rządek szafek dolnych, szafki dolne, wieża na piekarnik, mikrofale, troszeczkę jeszcze nie poukładane, ale zobaczymy, jak skończymy wszystkie szafki, wtedy sobie to ułożę i wam pokażę. Powstało też w wolnej chwili troszeczkę wycinania z kubrikiem. Tutaj wszystkie moje szablony do mebli, czyli Bloom, Craig, to zawsze się gdzieś walało po skrzynkach albo po szufladach. Teraz będzie wszystko fajnie poukładane ładnie w systajnerze, znaczy w systajnerze. Systajnery to z Festula przecież. Organizerze XL firmy Kubrick. Tak to wygląda. Czeka jeszcze kilka takich kubrików na organizację z piankami, ale spokojnie, pomysłów na to jest naprawdę wiele. Piszecie, żeby pokazać wam więcej warsztatu. No ale tak naprawdę jak stanę tutaj, to jestem już na samym końcu warsztatu i więcej nie ma co pokazywać. Z drugiej strony za mną już są, znaczy teraz to przede mną, są już tylko bramy do mojego warsztatu. Także to jest cała powierzchnia. A co do powierzchni, to sobie może nagramy osobny film, ponieważ chciałbym wam pokazać dalmierz firmy Leica, który bardzo fajne ma funkcje. I myślę, że możemy sobie wtedy zmierzyć powierzchnię warsztatu i zobaczycie, jak to wygląda. A funkcje są naprawdę fajne. Rysuję nam od razu projekcik na PDF-a, więc myślę, że warto się tym zainteresować. No tak to wygląda w całej okazałości. Tam jest troszeczkę bałaganu, a tutaj już jest troszeczkę ładniej. No ale nie można mieć wszystkiego. Ok, to tyle na dzisiaj w dzisiejszym vlogu. Paczuszka już jutro ląduje do Szyszka Project, jeżeli oczywiście wyśle mi swoje dane adresowe. Także trzymajcie się, miłej pracy, do zobaczenia w kolejnym filmie.